miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt jest Ramzes, który chwilowo wygląda trochę jak lampa, ma abażur na głowie, ale to dlatego, że jest po operacji, ponieważ jest to starszy pies, ma już około 15 lat i miał zdiagnozowanego raka. Jest właśnie po operacji, no i niezależnie od wieku i od tego, ile już przeszedł, jest pełen energii, jak sami Państwo widzicie, radości. Jest bardzo grzecznym, przymilnym psem, więc może ktoś dałby Ramzesowi na te ostatnie dni życia jeszcze trochę miłości, czułości i kawałek kanapy, bo Ramzes na pewno na to zasługuje, a jest tak energetyczny i tak radosny, że w ogóle nie wygląda ani na swoje lata, ani na swoje trudne przejścia. Około 7-letni Gabryś czeka do adopcji w opolskim schronisku miejskim. Gabryś był bardzo biednym psem, który błąkał się po wioskach, został odłowiony i jest troszkę wycofany, ale bardzo przyjemny, grzecznie chodzi na smyczy. A zaraz obok trzy fantastyczne dziewczyny, każda z nich do adopcji, młode, około roku, bardzo koleżeńskie, bardzo fajne, świetnie się bawią razem, można zaadoptować dwie siostry lub pojedynczo każdą z osobna. Polecamy Gabrysia przede wszystkim, bo Gabryś jest samotny, a dziewczyny póki co są razem, no ale też czekają na swój nowy dom i swojego właściciela. Bobek to przewspaniały 8-letni pies. Zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia i tylko to, że mam 5 psów, powstrzymuje od adopcji tego niezwykłego chłopaka. Bobek jest bardzo czuły, tylko by się przytulał, całował. Na pewno źle znosi tutaj pobyt. Widać, że strasznie lgnie do człowieka, więc polecam Bobka do adopcji. Bobek jest po prostu wspaniałym przyjacielem, widać, który bardzo potrzebuje miłości. Czeka tutaj na kogoś z Państwa.